Pomimo niżu demograficznego, ostrowieckie technika i szkoły branżowe nie narzekały na brak chętnych do nauki w swoich murach. Rekrutacje na rok szkolny 2018-2019 przebiegły sprawnie. W porównaniu z rokiem ubiegłym, ten rok był takim rokiem niżowym, to jednak rekrutacja do szkoły na zbliżonym poziomie przebiegała tak jak rok temu. Przebiegła przede wszystkim sprawnie, nie mieliśmy problemów jakichś technicznych, a poza tym młodzież dopisała na te kierunki, które chcieliśmy, żeby zostały otwarte, młodzież przyszła. Uczniowie zazwyczaj wybierają kierunki sprawdzone. Dużą popularnością cieszą się klasy o profilach typowych dla danej szkoły. W popularnym THM-ie są to technik informatyk, technik logistyk i technik mechatronik. Natomiast w budowlance największe zainteresowanie wzbudziły klasy o profilach budowlanych takich jak technik budownictwa czy monter zabudowy i robót wykończeniowych. W pozostałych ostrowieckich technikach i szkołach branżowych kierunki sztandarowe również znajdowały się w kręgu zainteresowań uczniów. Technika hotelarstwa i technika żywienia i usług gastronomicznych. To są takie, oprócz technika ekonomisty, to w sumie to są trzy zawody, które cieszą się niezmiennie dosyć dużym zainteresowaniem. Sztandarowe nasze kierunki, które w zasadzie zawsze w szkole funkcjonują, tworzymy bez problemu. Chłopcy przedmioty samochodowe, dziewczyny fryzjerskie. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, szkoły otwierają także nowe kierunki, a te nie zawsze cieszą się popularnością. Mimo zaproponowanych bardzo ciekawych nowych kierunków, czyli to był monter sieci instalacji sanitarnych oraz technik inżynierii sanitarnej, czyli takie kierunki hydrauliczne, po których jest praca, są poszukiwane na rynku zawodów. Zgłosiło się niewielu uczniów, nie byliśmy w stanie utworzyć klasy. Mimo przeprowadzanych akcji promocyjnych, takich jak na przykład Schools Fashion, nowe kierunki nie zawsze znajdują się w kręgu zainteresowań uczniów. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Dyrektorzy upatrują je m.in. w zakresie braku odpowiedniego doradztwa zawodowego już w szkole podstawowej. No brakuje rzeczywiście i tutaj mieliśmy przeprowadzoną bardzo dokładną analizę rynku pracy. Współpracowaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy. No i rzeczywiście jest to dziwne zjawisko. Od kilkunastu lat tendencja jest taka, że byle jakie studia, byle studia i produkowanie bezrobotnych. W ostrowieckich technikach i szkołach branżowych w roku 2018-2019 uczy się niemal 2000 uczniów. To około 500 osób więcej niż w liceach ogólnokształcących.